Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Skien, dzisiaj zagramy sobie w ostatnią część, tak? The Walking Dead Final Season, oczywiście moi drodzy, wyszła wersja polska w końcu, więc wracamy do tej serii. Mam nadzieję, że ta seria wam się spodoba, odcinki z Clementine. Ja nie przedłużam, importować zapisy? Nie, nie importujemy zapisów żadnych. Ja nie przedłużam, zaczynamy naszą przygodę z Clementine. Zobaczymy co się będzie działo, gdy wygra baza głośno, postaram się w trakcie ją przyciszyć. And alone. Są tylko napisy. Until a man named Lee became my protector. Ale się jarał, że ta gierka wyszła w końcu w polskiej wersji. Bo chciałem ją ograć. Lee protected other people too. But he couldn't save everyone. Lee ocalił Daga, Lee ocalił Carly. Chyba Carly ocaliliśmy. Chyba to była Carly, okej. Okay. Okej, okay, teraz dokonujemy sobie wyboru, który zrobiliśmy wcześniej. Okej. A woman in our group named Lily lost her dad. And then she just couldn't cope. She took the life that Lee saved. Porzuciliśmy Lily, pozwoliliśmy sobie. Nie, porzuciliśmy ją. Na pewno ją pożyczyliśmy, to pamiętam jeszcze. Lee left her on the side of the road. Tak, zostawiliśmy na drodze ją. Lee taught me how to survive. He protected me as long as he could. No, niestety umarł. Because of me. And even in the end, he was still teaching. Zawsze bądź w ruchu, trzymaj się teraz od miast, zachowaj krótkie włosy. Ojejku, nie pamiętam, ale chyba zachowaj krótkie włosy miało być. Weźmy krótkie włosy. Tego nie pamiętam akurat, ale coś tam pewnie wybraliśmy. Aż mam ciary wszędzie, naprawdę. Ta gierka jest cudowna, mi się bardzo ta gierka podoba. Zastrzeliła mnie, pozwoliła mu się zmienić. Nie, zastrzeliła mnie. Zastrzeliła mnie. To było straszne. Spotkałem another group after that. Broken people, running from their past. There was a woman who gave birth to a boy named Alvin Jr. AJ, he made it. But the mom didn't. And I started to take care of him. But then, Jane left AJ in the snow. We thought he was gone forever. That was the last straw for Kenny. And without Lee around, I had to make the call. Tutaj było wiele kontrowersji. Zastrzeliliśmy Kennego. I stopped Kenny. Finally gave him peace. Tutaj było wiele kontrowersji. It turned out AJ was alive. Jane hid him to make a point. Knowing what they'd done. Zostałam z Jane, tak, zostaliśmy z Jane, bo później też mieliśmy kilka jeszcze misji z nią. Decided we were better together, for AJ's sake. But like everything else, it wouldn't last. AJ and I traveled to a new frontier. I thought we'd found something that worked, but I was wrong again. They took AJ from me. Said I was too young to take care of him. Walczyłam, pozwoliłam go zabrać. Ojejku, nie pamiętam, ale my byśmy chyba walczyli o AJ. I fought back, but I wasn't strong enough. I searched for a long time. Just when I gave up hope, I found him. We're searching together now for a place we can call home. I'm all AJ has. He's all I have, and I'll protect him with my life, just like Lee. Już Clementine taka większa jest, że tak powiem, nie? To już tam późniejsze etapy, wiadomo. To już nie jest taka dziewczynka, która była na samym początku, tylko taka już, wiecie, totalny badass. Ona tam robiła rozpierdziel, pamiętam. Ona tam robiła straszną rozpierdziel, ale fajnie. Zobaczymy, jak teraz będzie. Powiem wam, że czekałem na tą gierkę, na spłoszenie do tej gierki.
około chyba roku, albo nawet ponad rok, tak mi się wydaje. Od momentu, gdy skończyliśmy poprzednią część. I to jest chyba ostatnia część, tak mi się wydaje. Ostatnia część The Walking Dead, oczywiście gry. Ciekawe będzie tam się grało. Pamiętajcie oczywiście, moi drodzy, jeżeli wam się odcinek będzie podobał, to łapeczka w górę bardzo, bardzo mile widziana. Oczywiście też nie pogardzę subskrypcją. Na pewno gra jest za głośno. To ewidentnie. Ustawienia, audio, wideo, głośność główna. Musimy ją mocno zjechać. Czekaj, co to było? Ustawienia, audio, wideo. Napisy, wielkość napisów małe, ustawimy na większe. Damy wam duże napisy, może będzie trochę lepiej teraz wyglądało to. Żebyście też więcej widzieli, nie? No, Clementine się zmieniła. S. Ten się w ogóle z pluwą bawi, młody. What you doing there, goofball? AJ, zostaw tą spluwę. Pretending we got bullets. Well, don't. It's getting on my nerves. I don't like goofball. I'm too big for it. Ale mi się podoba. A zasraniec, co? Would you prefer shitbird? No. Co? That's widzę, cięty jest, tu się zaczyna. You're a shitbird. Głodny? What's wrong? AJ? Hungry. No. Użyj myszy, aby się porozglądać. Daj zabawkę. Tego nie mogę chyba dać, tak? Nigdzie. Nie, to tylko to mi zostało. Czyli mogę dać zabawkę albo magazyn, tak? No to może magazyn byśmy dali mu. Here, practice your reading. I don't wanna. It'll take your mind off your stomach. Preheat oven. Place cream. Preheat oven. Vanilla beans into a saucepan and bring to a boil. On second thought, never mind. That's only gonna make you hungrier. Zgłodniesz jeszcze bardziej. To co? O, chipsy może dostaniesz, co? Here you go. About all we got. What about you? I'm fine, thank you. Go for it. We'll find something else soon. Spoko, Clementine coś wymyśli. I believe you. Nie masz wyjścia, kolego. Ta gra też się mocno graficznie zmieniła, z tego co widzę. W sensie z części na części oczywiście, nie? Poprawiła się graficznie. I tak mówię, szkoda, że że kolejnej części nie będzie w ogóle z tego, z tej serii, bo fajnie się gra naprawdę. Mogliby tą serię jakoś tam bardziej pociągnąć jeszcze. W sensie już tutaj oczywiście tego nie zrobi, bo firma już nie istnieje. Natomiast mógłby ktoś to przejąć jeszcze ten projekt. Bo myślę, że taka gierka właśnie się podoba większości, podoba się większości graczy, którzy ogrywali ją. Mam taką nadzieję oczywiście. We gonna do it? Think so. Looks clear. Jakim w ogóle autem jeżdżą? We're doing it. Jakieś Camaro czy coś. Okej, zobaczymy co się będzie działo. Co na weźmie z bagażnika? Łom! That's what I like. Spójrz na zabawkę, podnieś manierkę. Nie no, chwyć na łom. Czyli jednak tą manierkę też weźmiemy, może napełnimy ją wodą. No jakby nie patrzeć. To zabawkę też musimy sobie wziąć. Co to jest w ogóle za zabawka?
W poprzedniej części jej na pewno nie było, nie kojarzę, bo ona była w poprzednich częściach. Dobra, wszystko. Wycofujemy się. Znajdź jedzenie. Okej. Okay. O, tu się znowu fajnie teraz chodzi, wszystko się robi fajnie. Tabliczka. Friendly ring bell. What does it mean? It means the people here shoot first. Trzeba będzie uważać. Zobaczysz, rozważ konsekwencje, nim podejmiesz działania. Okej, dobra. Użyj myszy, aby się rozglądać. Okej. Gdzie mam jakiś tam pierwszy samouczek, oczywiście. Musimy też patrzeć, gdzie tutaj się mogą jakieś pojawiać interakcje. Tam jest ziomek. Ja bym go dziabnął. On jest tylko jeden, ona jest dobra. AJ, stay back. Ciśnij E, aby ogłuszyć, Q, aby zabić. O nie! Mówiłem, że będzie sieczka. Ale gierka jest jeszcze za głośno, więc dajemy ciut jeszcze niżej. Może teraz będzie lepiej. Ja pamiętam, że w końcówce poprzedniej części już właśnie Clementine robiła taki rozpierdziel. Ona wbijała po prostu shift, aby biec. Ona też tam właśnie wbijała. Monster trap? Kopała w kolano i pusz, główkę prosto. You swing on it. For fun? You get in the tire and someone pushes you so that you go really high. Huh. I wanna try. After we clear this place. Okej. Okay. Obujam cię, a co? Dobra, to chodź, idziemy zobacz. Ole, tu jest. Muszę sobie myszkę zmienić. O, na mniejszą. Trochę ruchy. Bo było zbyt mocno. Tylko teraz, kurde, trzeba by przejść wokoło całość. Czy po prostu. Coś tu było. Tego nie przejrzymy. Mogę się wspiąć? Nie mogę, dobra. W takim razie musimy chyba do tego domu wejść. Chyba tak by to wyglądało. Gdzie jest młody? A dobra, młody tu jest. Dobra, idziemy do domu zobaczyć. Otwórz drzwi! Poważnie. Podważ drzwi. Już mamy łom, no tak. Shift plus Q. No dobrze, zobaczmy, co jest w domku. Znajdujemy wyjście. AJ zawsze słucha. Okej, okay, okej. Okay. Muszę wyłączyć ten głupi Game Pass. Bo to właśnie ten dźwięk, który teraz słyszy, to jest właśnie z Game Passa wszystko. Hmm. Monsters. All tied up. They can't get us. Widocznie byli mieszkańcy. No, they can't. Hmm. Front door is the only way out. Twoje wbrew na to, jakim człowiekiem się stanie. Okej. Security door. Czyli my jakby nie patrzeć, teraz wpływamy na ten. Wpływamy na AJ-a. I know you're hungry. I am too. We'll find something. I promise. Ja bym się tych zombie pozbył jednak, wiecie? Ja bym się tych zombie pozbył.
Czy ja mogę ich wykończyć? Bo ja myślę, że tutaj coś będzie nie tak na tym, wiecie? Tutaj coś stanie nie tak, jak bym chciał. Chwyć klucz. List najpierw. Please leave us alone. This is what we wanted. A, okej. Czy to był ich wybór? Dobra, to w takim razie co to jest? Butelka? Poison. Rat away? Did they give up? They wanted to leave this world together, holding hands in their own home. Will we have a home? We'll see. A widzisz, tak. Dobra, bierzemy kluczyki w takim razie. This opens the lock. That's not happening. Nie mogę ogłuszyć, nie mogę ogłuszyć. No to musimy się wycofać na razie. Do we get the key? It's risky. Might be another way through that door. Let's look around. Let's be smart. Wymyślimy coś. No okej. Okay. Czyli rozumiem, że chcemy być póki co pokojowo nastawieni, aczkolwiek zombie to zombie. Zombie. They ate well for their last meal. Pewnie go wrzucimy tym wejściem do tego, do środka. Jestem przekonany o tym, patrzcie, na bank tak będzie, wiesz? Tak, na bank tak się stanie. Beans. Pasolka. Homemade. Might be more where this came from. Gdzie ty to schowałaś? Dobra, co to jest w ogóle? Sprawdź AJ. Głodny. No głodny jest ziomek, no nic nie poradzimy. Spoko AJ, nakarmimy cię. Spoko, AJ, nakarmimy cię. Szukamy dalej. Bo tu nie wejdziemy, tam chyba nic za bardzo nie ma. Tu jest gaśnica, tylko gaśnicy za bardzo... Nie, nie weźmiemy gaśnicy. Spójrzmy z okienko. A, właśnie o to chodziło. Tak samo robiła Clementine na samym początku tych... Na samym początku serii. Też przyłaziła w takie miejsca. O nie, to będą wybory kolejne. Zabij parę, wyślij AJ-a. Przeżycie jest ważniejsze. I'll get the key. Tylko nie wiem, czy to jest kurde dobry pomysł. Ale w tym momencie musimy myśleć... Nie narażać, że tak powiem... AJ-a, nie? Przede wszystkim. Przede wszystkim nie narażać AJ-a. To się na bank gdzieś zemści jeszcze, nie? Jeszcze żyje? Myślałem. Good job. Good job. It's a good job. Sorry, it had to go this way. To się na bank gdzieś zemści później. Te wybory niby tak, wiecie, one mają jakiś tam niby wpływ, albo nie mają wpływu, ale jednak gdzieś w późniejszych etapach to wychodziło. Taka sama była z Kenem sytuacja, że myśmy chyba nie zgodzili się w jakiejś sprawie z Kenem i on później jakby odgryzł nam się. A good thing going here. Can we stay here? We'll see. No one's here. No one's ever anywhere. It's always just monsters. Ja tu jestem. Kiddo. I know. You saying I'm not someone? Ja tu się tobą od ciebie troszczę, także wiesz kolego. Idziesz. Just a few. Remember what we said? AJ świetnie strzela. You know this. Never hesitate. That's right. Nigdy się nie wahaj. Come on, let's keep looking. There's gotta be something we can eat. Hope so. Jak już młody kurde z pluwą chodzi.
Znajdzonko. O, sprawdź puszka. Pusta. Spoiled. Sorry, buddy. These are long gone. Fuck. Ej. Hey, watch the swears. You said shitbird before. Do as I say, not as I do. Look. Co to było? Nie chcę. Nie, później. We didn't see a kid. Okej. No, we didn't. Might be why they gave up. No dobra, no to musimy do tego podejść. Nie chciałbym. Something under here. Tam jest pewnie klapa w podłodze? No tak. I tam będzie dziecko pewnie. Nie. Must have wanted to hide something. Dawaj do góry. Jedzonko. I to sporo. That's a lot of stuff. Yeah, it is. We could eat for weeks with this much. It's rigged. Ktoś im granat zrzucił. Co tu się dzieje na samym początku? AJ. Oho, zombie dom. Albo oni tak go zabezpieczyli to wejście, w sensie tak ten, tak, no. Taką pułapkę zastawili. Musimy uciekać. O, z buta wjechała. Skąd te zombie się wzięły? W sensie usłyszały, ale przecież nie mijaliśmy żadnych zombie niby. Oho. Okej, czyli my ciśniemy w nich. Pyk! Nie gryziemy, nie gryziemy, zostaw mnie, draniu! Push it, Yvonne, no! Jakieś plecy wam robią? Okej, pleców nie ma na razie. Ten go trzyma w ogóle. Egzekucja! Kolejny zombie. Ten jest szybszy. Zdążyli, pięknie. Podaj nóż! Atakuj! Kluczykami! A co? Jeszcze raz dawaj! Shift plus E. Jak to w ogóle są teraz kombinacje? Dawaj, odjeżdżaj! Czy on nam zabrał kluczyki? Dawaj, pedał. Co teraz? Co teraz? Co mam zrobić? Hamulec! Nie zdążyłem! Okej, okay. No to pierwsza śmierć za nami. Wypadałoby teraz nie umrzeć tak szybko. Próbujemy jeszcze raz. Zamykamy. Odcięliśmy palce. I teraz szybko. Full focus. Dawaj w dół. Pyk, użyj skrzynia biegów. Użyj ręczny. I w drogę. No i jedziemy. Dawaj to. Będziemy atakować. No, gdzie mi tu poszedł i stąd w ogóle? No tutaj już są. Pięknie, AJ. Jestem z ciebie dumny. Chciał go dobić jeszcze. Ja w ogóle... A, bo my na luz rzuciliśmy teraz. I szybę!
Pyk, dawaj kluczyki. Dawaj, oddaj ten kluczyk. Albo myśmy teraz na luzie pojechali. Dawaj, zapal, 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 zapal. Mamy to, fura odjechała, znaczy odpaliła. Co by myśmy walnęli w ogóle teraz? Nie, 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 nie gryziemy, nie gryziemy, nie gryziemy, zostaw mnie, draniu! AJ, strzelaj! Nie zamykaj oczu, AJ! No to nie był zbyt dobry początek, tak mi się wydaje, jak na naszą przygodę. Ale spoko. Czemu ma strzałę w głowie? Kto do nich strzela? Ej, zostaw mi AJ-a. AJ-a mi zabrali. O nie. Pewnie no właśnie, odpłyniemy. I teraz znowu się pewnie zaczną poszukiwania AJ-a. Trzeba będzie go znaleźć. Trzeba będzie go znaleźć. Telltale prezentuje. Dobrze, moi drodzy. Wydaje mi się, że na pierwszy odcinek to chyba spokojnie wystarczy. Mam nadzieję, że wam się podoba ta, będzie podobała ta seria. Jeżeli tak, to pamiętajcie oczywiście o łapeczce w górę i subskrypcji. I myślę, że widzimy się za kilka dni w kolejnym odcinku z oczywiście naszą piękną Clementine. Dzięki za uwagę, trzymajcie się na razie i cześć!